Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Kapelusznik. I w dzisiejszym filmie przyjrzymy się postaci cyborga Frankiego. Także zapnijcie pasy, zostawcie suba oraz łapkę w górę, a zatem zaczynamy. Klasycznie w pierwszej części materiału przybliżymy sobie jego postać, a w następnej resztę rzeczy związanej z Frankiem. A zatem Cathy Flam, bo tak naprawdę się nazywa cyborg, został porzucony przez rodziców jako 4-latek. Następnie został przygarnięty przez ryboludzia Toma, który został jego mentorem oraz mistrzem. Młody Frankie był bardzo niesforny. Swoją drogą ten przydomek mu wymyślił jego kompan i drugi uczeń Toma, Iceberg. Obu chłopców Tom uczył sztuki bycia cieślą i jak wiemy już z fabuły z Water 7, byli najlepsi w swoim fachu. Prawdopodobnie lata spędzone jako przybrana sierota u swojego mistrza, który był dla niego niczym prawdziwy ojciec, sprawiły, iż był suchy i twardy na zewnątrz, a w środku był bardzo uczuciowy oraz współczujący, zwłaszcza dla ludzi, na których mu zależy. Czego przykładem było zrobienie z bandy złodziei, opryszków, słabych piratów i innych takich swojej nowej przybranej rodziny w późniejszych latach z bazą we Frankie House, której oczywiście był liderem. Mając wcześniej przebraną rodzinę, później stworzył własną. Swoją drogą przypuszczam, że skoro wychowywał się, powiedzmy to sobie, w swego rodzaju biedzie i dziwnych warunkach, nie przywiązywał wagi do ubioru, stąd jego zapędy do bycia zboczeńcem i luźnego stylu ubierania się. Wracając jednak do historii, początkowo Frankie tworzył statki do złowienia króla mórz. Jednak pewnego dnia zechciał przewyższyć Toma, w końcu on zrobił statek dla króla piratów. Więc tak samo niczym mistrz, chciałby, by przyszły król piratów również opłynął świat na jego statku. Z biegiem lat marynarka oskarżyła Toma o zbudowanie statku dla Rogera, ten jednak wynegocjował kolejne lata życia, gdyż chciał wybudować sieć linii kolejowych, które by ułatwiły życie mieszkańcom wysp. Dostał 10 lat na zbudowanie morskiego pociągu. Lata mijały i utworzenie sieci kolejowej przerosło wszelkie oczekiwania. Tom zostałby uniewiniony, gdyby nie intryga z Pandmana, który poszukiwał planów Plutona. Wykorzystał statki Frankiego do ataku na lokalnych mieszkańców. Warto zaznaczyć, że statki nazywały się Battle Frankie. Niby wina w teorii oczywista dla mieszkańców, kto stał za atakiem, ale jednak Tom wziął całą winę na siebie. Tom uderzył Frankiego pierwszy raz w życiu, gdy ten powiedział, iż to nie były jego statki. W tamtym momencie poił młodemu cyborgowi dumę z tego, co stworzył, nieważne w jakim celu i czym jest prawdziwe męstwo. Przed aresztowaniem jeszcze odmówił oddania planów Plutona i stwierdził, że jest dumny ze stworzenia statku Oro Jacksona dla Rogera. Frankie oczywiście próbował uratować Toma, w końcu zaatakował marynarzy czy Spandmana, a potem jeszcze próbował zatrzymać pociąg, ale został w opinii publicznej uznany za zmarłego, a jego obrażenia od pociągu były poważne. Gdyby nie natrafił na zniszczony statek, to by nie przeżył. Wtedy przemienił się w cyborga, wymieniając metalowe części statku w uszkodzonych miejscach swojego ciała. Późniejsze wydarzenia są już z bieżącej fabuły z Water 7 i Enies Lobby. Frankie jeszcze odwiedził Iceberga i miał mu za złe, że pracuje z rządem oraz dostał od niego plany Plutona. Ale to już wszystko dokładnie znamy. Generalnie wyłania nam się postać bardzo charyzmatyczna, bo w końcu Frankie przewodził pokonanymi i zbieranymi ludźmi spod ciemnej gwiazdy do swojej rodziny, dając im szansę na lepszy los. Tak samo jak mistrz Tom, jemu dał już taką szansę. Jest zarazem męski, odważny i dumny ze wszystkiego, co robi, ale także bardzo uczuciowy i przy wzruszających chwilach się rozkleja. Postać bardzo postawna i emocjonalna jednocześnie. Warto też przede wszystkim podkreślić u niego elementy komediowe, zboczone i inne dziwactwa, jak własny taniec czy powiedzonka. Przed TS-em jak dla mnie był bardzo rozbudowaną postacią o chyba największej charyzmie w serii. Wręcz przykuwał uwagę i udawanie już od początku, że można być silnym bez technik CP9, owoców czy wprowadzonego już wtedy haki na coraz większą skalę. Dzięki technologii również był zagrożeniem. Ale co się zepsuło wszystko z jego postacią? Cóż, odpowiedzi w dalszej części filmu. Zanim odpowiemy sobie na pytanie z pierwszej części filmu, klasycznie przybliżymy sobie umiejętności postaci. W
Franki ma świetnie opanowaną sztukę tworzenia statków, ale zarazem dzięki 2-letniej nauce w dawnym laboratorium Vegapunka posiada wiedzę o wielu nowoczesnych technologiach, więc buduje roboty czy motocykle dla załogi. Swoją drogą jest teoria, że Franki, tworząc Sunny, wzorował się na planach Plutona. Jak wiemy, jego słabością są plecy, które są jedynym z nielicznych ludzkich części ciała Frankiego. Jest zasilany na Coca-Colę, bo bez niej traci wszelakie moce do działania. Co ciekawe, to jego charakter zmienia się zależnie od tego, co jest w środku. Gdy była w nim herbata, był wręcz jak XIX-wieczny elegant z Wysp Brytyjskich. W swoim zakresie posiada laser, działko powietrzne, rakiety czy możliwość strzelania rąk na dystans. I inne tego typu rzeczy, wręcz jest ludzką bronią. Warto zaznaczyć, że w POTS-ie walka głównie używa żelaznego generała. I co by nie mówić o walce z Sasakim, która moim zdaniem była słaba, to Franki po raz kolejny w niej udowodnił, że technologią też się da wygrywać walki bez owoców i haki. Po 2-letnim timeskipie widać ogromne zmiany w jego wyglądzie. Przed 2-letnią przerwą jego wygląd był mocno hawajski, w stylu amerykańskim i bardzo chaotyczny. Widać nawiązanie do Ace'a Ventury, psiego detektywa. Natomiast po przerwie jego wygląd jest już dużo bardziej uproszczony, bardziej zaplanowany i nastawiony na efektywność, a nie efektowność. I z jego wyglądem nasuwa też się od razu odpowiedź, co się stało z jego postacią. Bo jak dla mnie utracił on całą charyzmę, jaką posiadał. Stał się nijaki, wyblakły, zbyt prosty. Cała jego postać ogranicza się do gagowych sytuacji. Przy walce z seniorem Pinkiem miał przebłysk dawnego siebie, ale na ogół mam wrażenie, iż mam do czynienia z postacią, która opiera się na jednym. W przypadku Choppera była to kwestia maskotki, a tutaj to jest kwestia komediowych wstawek. Aktualnie jego postać jest mi strasznie obojętna. Nawet mam wrażenie, że sam Oda się nim znudził, bo nie widzę go za często na kadrach, mimo tego, że jest załogantem Luffy'ego i należy do głównej paczki bohaterów. Jestem ciekaw, czy ktoś podziela moje zdania i obserwacje odnośnie jego postaci. Piszcie swoje zdanie w komentarzach. Także ja byłem Kapelusznik, dzięki za obejrzenie. Liczę, że Oda zdecyduje się na naprawę jego postaci, bo przypominam, nie było bardziej charyzmatycznej postaci przed timeskipem. Nie wiem, jak mógł się dopuścić do takiego zepsucia go, ale trudno, to już zależy od niego, co się z nim stanie. Zostawcie subskrypcję, jeżeli materiał się podobał, oraz łapkę w górę. Jeżeli obejrzałeś do końca, napisz komentarz Cyborg. I do zobaczenia w następnych materiałach.